dobry. Używacie telefonów? A wiecie, co można zrobić z tymi telefonami? Wysadzić. Więc to dzisiaj zrobimy. A tutaj mamy jakąś podróbę Nokii i telefon, który mi zniszczył taki karzeł, którego prankowaliśmy w filmie Krapek Vlog z podróży. Nie działają oba. Więc zapraszam do wysadza... Pierdło? Palec mi poparzyło. Próba numer 2 z Shinsungiem się udała. Trzeba sprawdzić, co przetrwało. Cholera jasna. Czekaj, tu był jakiś badyl. Chciałem go wyczepać najpierw, ale okej. Okay. Ciepły? Shinsungi to bardzo dobre telefony. Czekaj, musimy go jeszcze go... I nagrywaj mnie, to ci coś przyniosę, jak go możesz rozwalić. Tylko jedno gnieczenie. Oddaj. Takie tylko wniecenie mamy. Tylko takie na środeczku, tam gdzie pitartka leżało. Teraz tylko robimy jedną jeszcze rzecz. O co się odpocha? Nie, walta. Nie, no wiem, nie, ale operator. Ty, dobry ten telefon. Oto telefon, teraz operator to zniszczy. No. Zyskaliśmy 7 minut dodatkowych. Nie trafiłeś nawet. No trochę się pękło. Więc ten telefon miał szkło hartowane. Kilku uderzeń drewnianego wałka, by nie przetrwał, ponieważ jego barwa zmieniła się z czarnej na taką białawą troszeczkę. I szkło się troszeczkę zdziera i mnie troszeczkę szczypi. Jezu miłosierny.
spalenizną, znaczy petardą. Lampeczka. Zawsze się zastanawiam, gdzie ona była. Tu była. Teraz możemy mieć drzewo i idziemy spać. Teraz spotka to los tego samego telefonu. No proszę państwa. Teraz zobaczmy to, co zostało z naszych telefonów. Śmierdzi to mocno plastikiem. Aż to szkło hartowane. A ten telefon jeszcze klikalny. Tutaj nie mamy gdzie klikać, więc ocena 6 sunda. Strzału z czołgu by to nie przetrwało na pewno. A to... No strzał z czołgu by też to nie wytrzymało. Więc... Zostanę przy moim starym telefonie. Jest bardzo mobilny, uniwersalny. Da się do niego dodzwonić nawet z nieba. Jak... Próbowaliśmy do niego petardę przykleić. To aż się kamera wyłączyła.